Mój referat będzie, będzie mówiony z nieco innej perspektywy niż, niż tak, która została tutaj przyjęta przy większości referatów, to znaczy czegoś, co, co można by określić trochę za Marksem, trochę za Foucaultem, taką materialistyczną historią pojęć, tak? To znaczy takiego przekonania dotyczącego filozofii, że filozofia nie dzieje się w zamkniętych gabinetach, w dworskich pałacach, w wieżach z kości słoniowej, tylko jest pewną praktyką społeczną odbywającą się na podobnych warunkach jak inne. Wobec tego różni filozofowie, jeśli artykułują różne poglądy filozoficzne, to one zwykle są artykułowane w konkretnym kontekście nie tylko właśnie takiej czystej historii idei, czystej myśli, ale są artykułowane w kontekście zmian materialnych, społecznych, ekonomicznych. I taki, taki powiedzmy metodologiczny zarys tego, tego z jakiej perspektywy będę mówić. To jest pierwsza rzecz, w której chciałem się wytłumaczyć. A kolejna to jest opis punktu wyjścia, z, od którego chciałbym zacząć i który mam nadzieję, że nie pozostanie wyłącznie punktem wyjścia, ale z tokiem mojego referatu stanie się jaśniejszy i doprecyzuje te wymienione przeze mnie tutaj, tutaj punkty. A więc coś, co, co, co można by nazwać kryzysem, kryzysem mieszczańskiej teorii wartości, co, co objawia się jakby na dwóch poziomach, tak? To znaczy jednym takim potocznym, związanym z powiedzmy z tą zmianą późnej nowoczesności, czy płynnej nowoczesności, czy po prostu po nowoczesności, z taką zmianą kulturową, ale która jakby zgodnie z tym metodologicznym założeniem, które tutaj przyjmuję, dokonuje się równolegle z pewnymi materialnymi zmianami. Tak? To znaczy tego, że współczesny kapitalizm coraz mniej opiera się na produkcji materialnej, a coraz bardziej na produkcji, mówiąc najogólniej, społecznej. Tak? To znaczy związanej z produkcją afektu, wiedzy, życia społecznego w największej, największej ogólności. I taka perspektywa, to jest powiedzmy jedna część te, tego kryzysu nowoczesności, od którego chciałbym wyjść. Druga, i ona jest powiedzmy analizowana przez różnych teoretyków tego, tego tak zwanego kapitalizmu kognitywnego, głównie włoskich filozofów. Drugi kryzys byłby związany z pomysłem socjologa francuskiego Bruno Latoura, który to kryzys jest artykułowany właśnie z pozycji takich bardziej metodologicznych, a mniej ontologicznych, moglibyśmy powiedzieć, tak? To znaczy Latour twierdzi, że mając koncepcję nowoczesności jako pewnego, jako projektu, który nigdy nie może zostać zrealizowany do końca, z tego prostego powodu, zresztą tak się nazywa jako jedna z przetłumaczonych na język polski książek, to znaczy nigdy nie byliśmy nowocześni, w tym sensie, w jakim jakby ten taki kartezjański zamysł, tak, to znaczy wycinania ścieżki w lesie pełnym zawiłości, tak, jest projektem nigdy niewykonywalnym, tak, to znaczy jakby zawsze ta praca takiej puryfikacji nowoczesnej, nowoczesnego przekonania właśnie o tym, że jesteśmy w stanie wytworzyć, nie wiem, czysty podmiot, jest zawsze wytwarza pewne hybrydy, tak? To znaczy i w tym sensie ten projekt jest naznaczony tym produkowaniem hybryd, ta puryfikacja zawsze jest naznaczona produkowaniem hybryd, już począwszy od opisywanego przez Latoura sporu między Boylem i Hobbesem, a skończywszy na współczesnej sytuacji, w której nam się to objawia z niesłychaną namacalnością, tak? To znaczy w Krakowie być może doświadczamy tego najbardziej, tak? To znaczy smog, który panuje w tym mieście jest zaburzeniem właśnie tej struktury, w której tego właśnie nowożytnego, imperialnego podmiotu, który jest jakby przekonany co do tego, że jest w stanie opanować przyrodę, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami, tak? I w tym sensie właśnie to jest ta hybryda, która odcina nam głowę, tak? Czy odgryza nam głowę, tak? To znaczy sami wyprodukowaliśmy coś, nad czym tracimy kontrolę, ale to jednocześnie pokazuje, że być może jest coś nie tak w ogóle z całą strukturą naszego tego zachodniego, nowoczesnego
nowoczesnego myślenia. I to jest właśnie ten punkt wyjścia tej diagnozy tego kryzysu ponowoczesnego. Drugim punktem wyjścia jest próba przeczytania Marksa trochę pod włos, tak? To znaczy zwykle Marksa czyta się w kontekście tego, że zresztą słusznie takiej lektury, w której on jest po prostu heblistą, której używa dialektyki, używa jej do swoich celów. Natomiast ja tu staram się, nie idąc zresztą do końca tym tropem, który został przyjęty w XX wieku, nie wiem, przez takie postaci jak Althusser, to znaczy cięcia i pokazywania, że tam późny Marx jest mniej dialektyczny niż ten wczesny. Znaczy, to ta koncepcja w ogóle nie wydaje mi się trafna, to znaczy wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że nawet ten późniejszy jest jeszcze bardziej dialektyczny niż ten wcześniejszy. Tu chodzi raczej o to, żeby przeczytać Marksa, który jest nie tylko czytelnikiem Hegla, ale jest również czytelnikiem Spinozy, o czym rzadko się pamięta. Tak? Nawet wcześniej niż był czytelnikiem Hegla, był już czytelnikiem Spinozy. Tak? Pierwszy tom niemieckich dzieł zebranych Marksa i Hegla zawiera się w nim przepisany traktat polityczno-teologiczny Spinozy z dopiskami Marksa, poprzedstawionymi fragmentami jego komentarzami. I wydaje mi się, że ta perspektywa właśnie czytania tych wątków, które u Marksa są właśnie bardziej przejęte od tej tradycji, czegoś, co można by nazwać tradycją radykalnego oświecenia, a która właśnie wywodziłaby się od Spinozy, jest perspektywą bardzo obiecującą i która umożliwia jakby przeczytanie całej tej teorii nieco od innej strony. Tak? To znaczy, zresztą to bardzo dobrze widać nawet w takich zupełnie fundamentalnych książkach Marksa. Tak? To znaczy, on zawsze przedstawia właściwie z jednej strony właśnie tę perspektywę taką heglowską od góry, na przykład, w której opisuje kapitał jako coś, co właśnie, czego przeprowadza po prostu taką kantowską krytykę, tak? To znaczy bada jego warunki możliwości. No i to jest taka porządna teoria, która dość dobrze opisuje nam to, jak działa kapitalizm. Natomiast to nie jest teoria ruchu społecznego, który również Marx opisuje, tak? To znaczy właściwie kapitał można przeczytać taką drogą wschodzącą i schodzącą, tak? To znaczy właśnie taką, w której on jest czytany jako pewna teoria po prostu kapitalizmu, ale z drugiej strony są tam również opisane pewne realne walki społeczne, na przykład o skrócenie dnia pracy, czy podwyższenie płac. Tak? No i ta droga skoncentrowana na walce, na ruchu społecznym jest tą drogą, która wydaje mi się, że idzie od Spinozy, co mam nadzieję pokazać w drugiej części referatu i która wydaje mi się bardzo inspirująca i którą zresztą, jakby, jeśli Państwo, być może najbardziej ona namacalna jest również w słynnym manifestie komunistycznym, który zwykle uchodzi właśnie, nie wiem, nie bez natu Agata Bielik-Robson na przykład zwykła czytać manifest komunistyczny jako manifest kapitalistyczny. Tak? To rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się przynajmniej pierwszej części manifestu komunistycznego, to jest w nim mnóstwo dość pochlebnych, wydaje się przynajmniej na pierwszy rzut oka, stwierdzeń dotyczących kapitalizmu właśnie jako tej sile takiej progresywnej, nowoczesnej, emancypującej. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie lektura, której brakuje, która jest wybiórcza i nie w tym sensie, w jakim Agata przyznaje się zresztą do tego, że koncentruje się wyłącznie na pierwszej, a nie na drugiej części manifestu, której Marx jakby snuje nieco bardziej pozytywną wizję tego wyjścia, powiedzmy, z kapitalizmu, choć to też tam nie jest może w bardzo wyraźny sposób zarysowane, ale stwierdzeń, które padają na samym początku manifestu, tak? To znaczy tego, że historia wszystkich społeczeństw jest historią walk klasowych i to stwierdzenie o widmie komunizmu, które krąży nad Europą, które moim zdaniem dają właśnie taką perspektywę przyjrzenia się tej burżuazyjnej czy mieszczańskiej modernizacji jako czemuś, co jest napędzane walką czy roszczeniami klas podporządkowanych do tego, żeby ten świat zmienić i odpowiedzią na te roszczenia są te wszystkie pozytywne rzeczy, z którymi kojarzymy
z którymi kojarzymy nowoczesność, czy całą tą zmianę opisaną w dalszej części manifestu komunistycznego. Więc to trochę mi zajęło wyjaśnienie tego, od czego chciałbym zacząć. Teraz przejdę do takiej mapy współczesnych teorii, powiedzmy poststrukturalistycznych teorii polityki, w których wydaje mi się, że da się je uszeregować mniej więcej w ten sposób, jakby wyciągając takie kluczowe pojęcie, które też dobrze opisują, właściwie takim papierkiem lakmusowym byłoby to stosunek do dialektyki jako pewnego narzędzia metodologicznego. I wówczas się okazuje, że tak, że mamy, wydaje mi się, że zasadnicze jakby takie kluczowe postacie współczesnej filozofii polityki jesteśmy w stanie podzielić na cztery grupy, z których pierwsza to są właśnie tacy ludzie, którzy uważają za Habermasem, że nowoczesność jest niedokończonym projektem. Tak? To znaczy, że to jest właśnie wiara w to, że istnieje jakiś rodzaj postępu, tak? że zasadniczo to wszystko jest całkiem niezłe. Chodzi o to, żeby jakby się nie zasklepywało powiedzmy w jakichś takich już absolutnych patologiach, natomiast zasadniczo jesteśmy zwolennikami tego projektu przy jego niewielkich modyfikacjach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ten projekt jest jakoś ograniczony właśnie. Nie jesteśmy w stanie pomyśleć rzeczywistości radykalnie innej od tą, która jest obecnie. Tak? To znaczy to jest taka wizja takiego spokojnego progresu, na przykład właśnie politycznie, no to jest powiedzmy taka pozycja socjaldemokratyczna, tak? To znaczy takiego łagodzenia różnych napięć, które są w kapitalizmie, natomiast bez przesady, tak? To znaczy jakby bez naruszenia tego porządku w taki zasadniczy sposób. Tak? Drugą grupą byli powiedzmy lakaniści, to znaczy ludzie tacy jak Žižek czy Badiou, którzy jakby zgadzają się co do tego opisu, który przedstawia ta pierwsza grupa, to znaczy tego, że dialektyką jesteśmy w stanie dość sprawnie opisać to, jak działa kapitalizm, natomiast mają jednocześnie są radykałami politycznymi, wobec czego nie są w stanie się zgodzić na to, że to jest jedyne narzędzie, na którym możemy poprzestać, wobec czego jakby mają teorię polityczną, która szczególnie zresztą bardziej skoncentrowana na tak zwanej liberalnej demokracji niż na samym kapitalizmie, natomiast chodzi tu mniej więcej o taką teorię wydarzenia politycznego, tak? Czegoś takiego cięcia historycznego, które rekonfiguruje ten porządek, natomiast nie jest po prostu dialektycznym wniesieniem tej rzeczywistości, którą kapitalistycznej, do której oni się krytycznie odnoszą. I to zresztą Badiou mówi o tym wprost, tak? To znaczy, że właściwie dialektyka, że on nie jest marksistą, tak? To znaczy to jest marksista, to jest komunista bez Marksa, tak? To znaczy on uważa, że jakby Marks dobrze opisuje nam, to znaczy bardzo dobrze naukowo wręcz opisuje to, jak działa kapitalizm, natomiast nie jest w stanie sformułować żadnej teorii zmiany politycznej, wobec czego właściwie potrzebujemy jakiejś takiej interwencji realnego, tak, czegoś zewnętrznego, znaczy o to chodzi, że oni jakby nie używają wprost tego, tak, to znaczy to nie jest zewnętrzne w sensie właśnie takiej tradycyjnej metafizyki, tylko jakaś wyrwa w bycie, tak, to znaczy jakaś taka próba zimmanentyzowania też tego języka, natomiast zasadniczo chodzi o coś, co przerywa ten porządek symboliczny i wyobrażeniowy i wprowadza właśnie jakąś taką radykalną modyfikację. Trzecia grupa, która to byłaby grupa właśnie, którą można by nazwać teoretykami dekonstrukcji, czy zwolenników teologii negatywnej, czy zwolenników dialektyki negatywnej, tak? To znaczy ludzi, którzy są przekonani o tym, że nowoczesność to nie jest nic fajnego, ale właściwie nie jesteśmy w stanie z tym nic specjalnie zrobić, tak? To znaczy, że pewien to koło zamachowe historii jako pewnej dialektyki, która pochłania po prostu kolejne obszary życia społecznego, przyrody i tak dalej, która wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie, zdaniem takich ludzi jak Adorno, czy Derrida, czy Agamben, wyjść jakby poza ten paradygmat, tak? To znaczy jesteśmy w stanie jedynie pokazywać jego słabości, która tkwi właśnie w tym, że to jest taki moloch, który nigdy się nie będzie mógł domknąć do końca, tak? Który nigdy nie będzie mógł rzeczywistości pochłonąć do końca i zawsze wytrąci się z tego procesu dialektycznego jakaś resztka, jakiś osad i teorię polityczną właśnie powinniśmy koncentrować wokół tej resztki, a nie próbować siłować się
iść w kierunku jakiejś, jakiejś innej polityki, w kierunku której mam wrażenie, że idzie grupa czwarta, która jest bardzo sceptycznie nastawiona w ogóle do dialektyki jako z bardzo wielu powodów, właśnie między innymi tych, które opisałem na początku, związanych właśnie z tym kryzysem nowoczesności, tak? To znaczy właśnie z takimi założeniami, które tkwią u samego zarania, powiedzmy, tego projektu nowożytnego, tak? To znaczy dualizmem ontologicznym, metodologicznym, politycznym, tak? To znaczy na umysł, ciało, na lud i parlament, tak? Na, czy także właśnie tą taką bardzo mocno antropocentryczną perspektywą, która zostaje przyjęta od Kartezjusza, tak? I czy jeszcze bardziej od Kanta, i w końcu także tym progresywizmem, który się wiąże z hegelowską filozofią dziejów. I wydaje mi się, że ta trzecia grupa jest krytycznie, właściwie widzi te konsekwencje jako negatywne, tak? To znaczy ona, trzecia i czwarta grupa zgadzają się co do tego, że te konsekwencje nie są niczym dobrym, w przeciwieństwie na pewno do tej pierwszej grupy, która uważa, że właściwie to jest coś, co przy niewielkiej modyfikacji da się uratować, tak? To trzecia i czwarta grupa zgadza się, ma podobne intencje, tak? To znaczy krytyczne w dużej mierze do nowoczesności, natomiast trzecia grupa jest sceptyczna co do tego, że da się z tego coś jeszcze uratować, natomiast czwarta uważa, właśnie czytając historię w paradygmacie, powiedzmy, właśnie takiego radykalnego oświecenia, jest przekonana, że istnieje możliwość wyjścia z tej sytuacji, ale na pewno nie dzięki dialektyce, ale czemuś, co być może da się nazwać po prostu eksodusem, tak? To znaczy wyjściem z tej sytuacji, a nie próbuje zniesienia przezwyciężenia, bo wówczas właśnie wpadamy w ten dialektyczny klincz, który uniemożliwia właściwie żadne radykalne przemyślenia tej sytuacji i jej przekroczenia. I tutaj taki bardzo konkretny przykład tego, jak z perspektywy tych czterech teorii można odnieść się do sprawy politycznego konfliktu o zakaz chust w Republice Francuskiej, tak? To znaczy jakby z perspektywy pierwszej grupy, no to właśnie ten zakaz jest czymś jak najbardziej okej, tak? To znaczy właśnie to szlachetne diktum z Ewangelii, nawracajcie się, a nie innych, no jest tutaj zupełnie zaprzepaszczone, tak? To znaczy trzeba odgórnie wprowadzić pewne zasady, które jakby posuwają sprawę emancypacji do przodu, tak? To znaczy zakazanie chust powoduje, że te islamskie kobiety, które ich teraz nosić nie będą, staną się kobietami już zupełnie nowoczesnymi, zlaicyzowanymi i tak dalej. Chyba od razu narzuca się słabość tego rozwiązania. Drugie rozwiązanie też wydaje się nie najlepsze, to znaczy jest właściwie takim arbitralnym cięciem, tak? To znaczy stwierdzeniem, tak Badiou jakby komentuje tę sytuację, tak? Chusta nie ma znaczenia. Tak? Znaczy zgodnie z tą zresztą lekturą, która jest obecna w jego świętym Pawle, tak? To znaczy, że nie ma różnicy między tam Grekiem i Rzymianinem, tak jak on z tego wyprowadza taką konsekwencję. I okej, okay, możemy się zgodzić, że fajnie by było, jakby chusta nie miała znaczenia, ale ona ma znaczenie, tak? Jakby takie arbitralne stwierdzenie, że to nie istnieje ten problem, tak naprawdę w ogóle nie rozwiązuje tej sytuacji. No i trzecia grupa to jest grupa właśnie tych teoretyków dekonstrukcji, która uważa, że da się przeprowadzić jakieś procesy zdekonstruowania tej chusty jako czegoś, co niesie opresję. I czwarta, wydaje mi się, najbardziej obiecująca, no to jest tradycja właśnie tych inspirowanych Spinozą współczesnych ontologów politycznych, którzy z perspektywy których chusta mogłaby być potraktowana po prostu jako linia ujścia, tak? To znaczy, to jest termin z filozofii Deleuze'a, którą obrazowo w Antyedypie przedstawia jako taki moment, w którym, nie wiem, w którym pęka rura, tak? To znaczy jakby te siły witalne, które są ukierunkowane w pewien sposób odgórny, tak? To znaczy one w pewnym momencie właśnie wydaje mi się, że w kontekście feminizmu islamskiego to bardzo dobrze widać, tak? To znaczy jest użyte pewne narzędzie hegemoniczne do tego, żeby obnażyć i wyprowadzić tą siłę, która być może istnieje w całej tej tradycji, jest
jest, jest jakoś antyhierarchiczna, antyopresywna i którą można użyć właśnie do tego, żeby rozwiązać, czy próbować rozwiązać ten konkretny polityczny problem. I teraz próbując zarysować to, czym ta ontologia polityczna mogłaby być, no to właśnie ten przykład z Latoura. Druga kwestia, no to jest, o którym już wcześniej mówiłem, druga kwestia to jest to, że rzeczywiście, no to jako że to są teoretycy, tak jak już Państwu powiedziałem, dość sceptycznie nastawieni do takiej wizji nowoczesności właśnie jako czegoś, co niesie postęp, ale jednocześnie w przeciwieństwie właśnie, to dobrym przykładem takiego filozofa, który średnio radzi sobie z tym napięciem między ontologią polityczną a dialektyką jest Negri, tak? To znaczy to jest, ktoś by ostatnio określił jako takiego dobrego sprzedawcę bananów, tak? To znaczy takiego gościa, który jakby chce nam opchnąć ten komunizm, czy to tą drogą dialektyczną, czy ontologiczno-polityczną, jakby niezależnie od tego, jak spojrzeć, to on będzie, tak? To jest teoretyk, który ma bardzo taką optymistyczną wizję tego, czym jest współczesny kapitalizm kognitywny, tak? Właściwie, że to już, że jakby ten rozwój technologiczny doprowadził nas do takiego momentu w dziejach, w których właściwie już mamy, już się tworzą jakieś zarodki tego nowego komunistycznego i wolnego i równego społeczeństwa. Wystarczy jakby odrzucić pasożytów, którzy się na tej żywej pracy... Czyli nową klasę próżniaczą. Tak, tak. Wystarczy ich odrzucić i wówczas już będziemy mieli upragniony komunizm. Tak? Natomiast wydaje mi się, że ta perspektywa jest, że właśnie jej problematyczność polega choćby na tym, że jest niesłychanie wybiórcza, tak? To znaczy, że się koncentruje głównie na krajach zachodniego centrum i jakby nie uwzględnia bardzo skomplikowanych procesów ekonomicznych, które rzeczywiście pokazują, że być może mamy do czynienia z czymś, co można nazwać jakąś tendencją czy hegemonizacją się tej pracy niematerialnej, natomiast na pewno nie możemy mówić o takiej wizji, którą tutaj proponuję, w której właściwie ta hegemonia jest już osiągnięta. Wobec czego wydaje się, że tą sytuację tego kapitalizmu kognitywnego i tego kryzysu właśnie, to jest ściśle związane z tym, że nie jesteśmy, że o ile dość łatwo nam było wymierzyć taką starą materialną pracę w fabryce, tak? Określić ściśle dzień pracy, tak jakby w kontekście tych zmian, które następują od lat 70. zamywa się różnica między czasem pracy a czasem wolnym, tak? Jakby czy pracą produkcyjną i nieprodukcyjną. Jakby w tym sensie również to pragnienie zmierzenia pracy jako właśnie czasem pracy staje się przynajmniej problematyczne. I wydaje mi się, że z tej perspektywy dobrze jest się przyjrzeć znowu tym radykalnym, wczesno-nowożytnym filozofom, którzy właściwie pokazują ten kryzys wartości, czy kryzys czasu jako pewnej miary już u samego początku nowożytności. To bardzo dobrze widać w dyskusjach Spinozy z Kartezjuszem czy Hobbesem. Tak? To znaczy rzeczywiście ten moment, w którym zegar, tak, mechaniczny zegar, wynalazek mechanicznego zegara staje się czymś, co określa życie społeczne wczesnej nowożytności, czego mamy właśnie takie materialno-dyskursywne efekty w ówczesnej filozofii właśnie Hobbesa czy Kartezjusza, gdzie rzeczywiście ta koncepcja czasu jest ściśle związana z tym społeczno-ekonomicznym odkryciem zegara jako czegoś, co organizuje życie społeczne. I na co Spinoza odpowiada już wówczas daleko idącą krytyką takiej koncepcji czasu. I wydaje mi się, że właśnie z tej perspektywy ontologię polityczną jest dość dobrze ona jest oddana w tych dwóch cytatach, w których Marx negatywnie próbuje zdefiniować tym,
czym kapitalizm jest, to znaczy, czym komunizm jest, to znaczy jest permanentną krytyką wszystkiego, co istnieje, to nie jest również ani żadnym stanem, ani celem tak utopijnym, tylko jest ruchem krytyki społecznej, tak? W tym procesie. Procesem po prostu. Tak, tak, tak. No i w tym sensie jest, wobec czego jakby to jest też taka perspektywa, w której znowu problematyczne staje się ten drugi punkt, tak, tego progresywizmu, tak? To znaczy to jest pewna kolektywistyczna ontologia, która określa jakby każdy, o czym zaraz opowiem w kontekście już ściśle Spinozy, każdy porządek polityczny, tak? I wydaje mi się, że a tu jest cytat z Deleza dotyczący tego, co robi dialektyka z życiem i dlaczego właśnie należałoby tą sytuację myśleć z perspektywy ontologii politycznej. Ale teraz przechodząc już ściśle rzecz biorąc do samego Spinozy i pokazania tego na bardzo prostym przykładzie, tak? To znaczy jego zwrotu, który dokonuje się w tej filozofii, który wydaje mi się niesłychanie symptomatyczny i który dość dobrze tłumaczy ten podział, który dokonał się u samego początku nowożytności, a który dokonuje się także w samej filozofii Spinozy, tak? To znaczy jego przejście od traktatu teologiczno-politycznego do traktatu politycznego, gdzie jeszcze właśnie na poziomie samego traktatu teologiczno-politycznego Spinoza sytuuje się właściwie na takich pozycjach, które będą dominujące w tym powiedzmy takim mainstreamowym, tym głównym nurcie nowożytności idącym od Hobbesa i przez całą tą linię liberałów opartych właśnie, gdzie społeczeństwo jest oparte na umowie społecznej, takiej ostrej dystynkcji między stanem społecznym a stanem naturalnym i także teorii reprezentacji, tak? To znaczy tu wielość, czyli coś, co również się tłumaczy jako motłoch, dziki tłum, czyli właściwie ta rzesza tych wszystkich, którzy nie są podmiotem politycznym w sensie takim ścisłym i którzy tutaj właśnie są wciągani jakby w obręb tego pola politycznego od góry, tak? To znaczy oni zostają uznani jako podmioty polityczne w procesie historycznym, tak? To jest taka teoria, w której właśnie ta emancypacja jakby tak skapuje z góry, tak? To znaczy te klasy dominujące dopuszczają do sfery polityki kolejne grupy, tak? Właśnie kobiety, dzieci, niewolników i tak dalej, tak? I na tym etapie jeszcze Spinoza uważa, że władza nie jest jakimś pasożytem, jakąś naroślą na społeczeństwie, tylko jest czymś, co posiada swój konatus, organizuje to społeczeństwo także w jakoś tam produktywny sposób. No i co się dzieje? To znaczy w 1672 roku Spinoza przeżywa w traumatyczny sposób lincz, który dokonuje się na braciach Dewi i który powoduje, że tu malunek, to bardzo, bardzo, bardzo okrutna sprawa, to znaczy bracia Dewi zostali najpierw właśnie w ten sposób potraktowani, ich ciała zostały poćwiartowane, ludzie ogłoszone ówczesne podania, dokonywali później na nich kanibalizmu, zjadali ich ciała prażone w centrum miasta i to jest w ogóle historia, która po dziś dzień ciąży na historii Holandii jako niesłychanie haniebna i wstydliwa. I o dziwo to jest doświadczenie, które jest w pewnym sensie podobne także do tego doświadczenia, które określa Hobbesa, tak? To znaczy Hobbesa, który jest właśnie przerażony wojnami religijnymi, Hobbesa, który najbardziej boi się wojny domowej, właśnie konfliktu, rozruby. A Spinoza wyciąga z tego dokładnie odwrotne wnioski, tak? To znaczy zamiast ugruntować tą swoją koncepcję, która jeszcze na etapie traktatu polityczno-teologicznego jest dość bliska teorii Hobbesa, idzie dokładnie w odwrotnym kierunku, tak? To znaczy mówi właściwie o tym, że trzeba teorię polityczną pomyśleć od strony tego, co naturalne, od strony wielości tego, co zostało wykluczone i włączyć to jako podstawę w ogóle wszelkiego myślenia,
myślenia o polityce, a nie wprowadzać tą dystynkcję między tym, co społeczne, a naturalne. Tak? To znaczy pokazać, że to, co społeczne, jest naturalne, a to, co naturalne jest społeczne. I co charakterystyczne, jeśli przyjrzeć się temu, jak jest skonstruowany traktat polityczny, to możemy zauważyć, że Spinoza wbrew tej tradycji pisania traktatów politycznych od starożytności aż po jego czasy, nie wymienia kolejnych ustrojów po to, żeby jakby stwierdzić, że któryś jest lepszy, gorszy, waloryzować się w jakiś sposób, tylko właśnie opisuje proces, opisuje pewne mechanizmy, które umożliwiają właśnie to, że pewne ustroje są trwałe, inne mniej i jednocześnie dokonuje to na zasadzie takiej tendencji demokratycznej, tak jakby przechodząc od monarchii przez arystokrację, oligarchię, dociera do rozdziału demokracji, którego niestety nie skończył, co wiąże się z bardzo licznymi interpretacyjnymi napięciami, bo nie wiadomo właściwie dlaczego nie skończył, niemniej jednak, czy dlatego, że uznał, że ten projekt jest nie do obrony, czy dlatego, że zachorował i umarł, wobec czego by nie skończył. Niemniej jednak cały rozdział o demokracji zaczyna się od tego, że właściwie demokracja jest właśnie tym najbardziej nieograniczonym ustrojem i który w pewnym sensie jest podstawą tych wszystkich poprzednich. Tak? Gwarantem trwałości jakby tych wszystkich poprzednich ustrojów jest współczynnik ich demokratyzacji. Tak? To w tym sensie Spinoza jest w stanie sobie wyobrazić dużo bardziej demokratyczną monarchię niż powiedzmy demokrację liberalną. Tak? To znaczy właśnie taki ustrój, w którym inkluzywność instytucji, tak? Właśnie wpływ, realny wpływ ludzi na to, jak jest kształtowane życie społeczne w ich miejscu zamieszkania jest właśnie takim miernikiem demokratyczności, a nie to, jak formalnie skonstruowany jest sam ustrój. I taka perspektywa właśnie tego odejścia od tej, na czym polega właśnie to, że to jest polityka, która jest jednocześnie ściśle związana z ontologią, tak? To znaczy to bardzo dobrze widać, jeśli porówna się to, jak te pojęcia ontologiczne i polityczne. Spinoza posługuje się tymi samymi pojęciami w traktacie politycznym, co posługuje się w swojej etyce, która jest dziełem ontologicznym. I wobec czego, jeśli przyjrzeć się temu, jak takim paradygmatycznym, powiedzmy, modelem do tego, żeby dobrze zrozumieć, jak mi się wydaje, jego teorię polityczną, jest zrozumienie tego, jak Spinoza stara się rozwiązać problem psychofizyczny, tak? To znaczy relacje między duszą i ciałem. I Spinoza stwierdza, że czy umysłu i ciała. Tak? Spinoza stwierdza, że umysł jest ideą ciała, tak? To znaczy nie mieści się w nim żadna inna treść poza tą, która jest w ciele. Tak? Jakby z tej perspektywy przyjrzenie się takim pojęciom jak właśnie zoe, bios, multitudo, imperium, potencje i potestas, jakby te wszystkie drugie człony tych koniunkcji, one są obrazami tych materialnych podstaw, które są w pierwszym członie koniunkcji. Wobec czego jeśli właśnie potraktujemy to, że władza jest zawsze obrazem tego, czym jest tej wielości, tak? A umysł zawsze będzie obrazem ciała, no to jest próba właśnie takiego pomyślenia i ontologii, i polityki jako czegoś, w czym nie ma tego kartezjańskiego czy hobsowskiego cięcia między właśnie wyraźnym rozdzieleniem ciała od duszy, czy porządku tego naturalnego, chaotycznego, pełnego wojny, porządku naturalnego, w przeciwieństwie do tego pełnego ładu, porządku politycznego, który Hobbes chce ustanowić mocą właśnie silnej, autorytarnej, suwerennej władzy. I teraz przykład, fragment z traktatu politycznego, w którym Spinoza bezpośrednio odnosi się do koncepcji Hobbesa, jakby argumentując na rzecz swojego rozwiązania. Co interesujące, jakby ta dyskusja jest o tyle interesująca między Hobbesem i Spinozą, że Spinoza używa dokładnie tych samych pojęć, co Hobbes. Tak? Mówi o umowie społecznej, mówi o konatusie, tak? To znaczy, a jednocześnie nadaje tym pojęciom, tym terminom zupełnie innej treści czy innego znaczenia. No i z tej perspektywy
Spinoza ma afirmatywną wizję tego, czym jest konatus, tak? To znaczy ta siła samozachowawcza u niego nie jest tak jak u Hobbesa, taką bierną właśnie siłą, której właśnie chodzi wyłącznie o samozachowanie życia na zasadzie takiego czysto biologicznego, byśmy powiedzieli, chociaż może to w tym kontekście nie jest do końca trafne, instynktu, tak? Tylko jako czegoś, co tym bardziej realizuje tą swoją moc, im bardziej się rozwija, tak? A im bardziej się rozwija, to znaczy w tym sensie wchodzi w jak największą ilość horyzontalnych relacji społecznych, tak? W tym sensie jakby takie miejsca, w których człowiek uzyskuje więcej wolności, tak? Większego wpływu na to, jak wygląda jego życie, wchodząc w relacje z innymi ludźmi i tworząc z nimi jakieś większe kolektywy, a nie w momencie, w którym, nie wiem, zamyka się czy ucieka jak Robinson Crusoe na bezludną wyspę, tak, to jego możliwości wówczas są radykalnie mniejsze niż na przykład mieszkając w mieście i wchodząc w jakąś taką siatkę relacji, które jednocześnie nas jakoś ograniczają, ale z drugiej strony radykalnie zwiększają nasze możliwości. Wobec czego Spinoza właśnie przyjmuje taką wizję takiej kolektywistycznej ontologii, w której ten obszar wolności jakby się zwiększa wraz z wchodzeniem w coraz bardziej złożone kolektywy. I na koniec podsumowując, wracając właśnie do tego rozumienia, do tego włączenia natury w obręb polityki, nie traktowania jej właśnie, czy potraktowania polityki jako czegoś, co jest ufundowane na naturze, tak? Tylko właśnie w takiej naturze, która nie jest czytana tak jak znowu odnosząc się do Agaty, właśnie przejęty zresztą z myśli konserwatywnej sposób, tak? To znaczy czegoś, co jest mityczne, repetytywne, tylko czegoś, co jest dobrze dość opisane przez różnych współczesnych biologów i biolożki, to znaczy takiej perspektywy, w której okazuje się, że ten porządek natury, ta próba opisania właśnie natury w taki konserwatywny sposób jest efektem właśnie tej perspektywy, w której narzucamy tą mityczność na naturę, a nie tego, jak te procesy właściwie się kształtują, bo w momencie, kiedy się im przyjrzeć, to takich subwersywnych, byśmy powiedzieli, czy queerowych praktyk, które są dokonywane w naturze, jest dużo więcej, niż byśmy w stanie byli to przyznać, tak? I jakby taka perspektywa właśnie umożliwia, wydaje mi się, pomyślenie właśnie tego co naturalne z perspektywy tego, co społeczne, i tego, co społeczne jako tego, co naturalne. To tyle. Dziękuję.